Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę mówił o tym, jak po erze ograniczenia wolności zwanej erą koronawirusa przyjdzie era okradania nas, czyli era obrony przed kryzysem. Nasze pieniądze na kontach, ale nawet pieniądze w skarpecie nie są bezpieczne. Zapraszam do subskrybowania, do kciuków w górę, do oglądania kolejnych programów. Wchodzimy w nowy etap rozwoju gospodarczego, jeżeli to w ogóle można nazwać rozwojem. Etap, w którym już zupełnie niczego nie jesteśmy pewni i wszystko możemy stracić. To się zaczęło już dawno, prawda? Bo to się zaczęło w 71 roku od teoretycznie w 71 roku od pieniądza fiducjarnego. Chociaż było wcześniej, dlatego że oszukiwano wcześniej, to znaczy był wcześniej pieniądz oparty na złocie, ale tak nim manipulowano, że w efekcie tego była na przykład inflacja. Z tym, że ta inflacja, bo w XIX wieku w ogóle nie było inflacji, w XX wieku się pojawiła na samym początku, co już wskazywało na to, że ludzi się równo okrada, naruszając ich święte prawo własności. Bo inflacja jest sposobem okradania, ale to był taki sposób, gdzie wszyscy byli traktowani równo i wielu tego nie zauważało. To po 71 roku wielu autorów zwracało uwagę na to, że skończył się zupełnie czas oszczędzania, bo wyliczono tak stopień inflacji na 5%, że jak zaczyna się oszczędzać w wieku 20 lat i kończy w wieku 60, to człowiek się dowiaduje, że ma 0,0, prawda? Bo inflacja mu zeżarła wszystko to, co oszczędził. Ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Chciałem mówić o bardziej bezczelnych kradzieżach i o tych kradzieżach, które nas czekają. Inflacja też nas może dopaść. Znaczy pewnie dopadnie, na 90% dopadnie. Ale tak, w książce tej Masoneria Polska 2020 mówiłem, że pisałem, że będziemy realizować w Polsce scenariusz grecki, scenariusz cypryjski i scenariusz islandzki. No i teraz scenariusz cypryjski jest tutaj o tyle ciekawy, prawda, że państwo podjęło decyzję o tym, że obciąży kosztami upadku banków społeczeństwo. No, czyli pomysł był na początku, że każdemu zabiorą z konta 40% i w ten sposób nie będzie kryzysu. No, złodziejstwo na równej drodze. Tam Cypryjczycy pokazali, że potrafią się wściec i ograniczono to, znacznie zmieniono, ale jednak założono, że i tak koszty pokrywają ci, którzy mają cokolwiek na kontach, a na kontach cokolwiek mają wszyscy, bo taki jest obowiązek. Znaczy w dzisiejszym świecie trudno funkcjonować, znaczy nie można funkcjonować bez konta, prawda? Bo nawet pensje wpłacają na konto. Jakby ktoś nie miał konta, to nie mieliby mu gdzie pensje wpłacać. I teraz jeszcze, nim przejdziemy do tego, co nas czeka, to jeszcze zauważmy jedną rzecz, że w starej bankowości do 71 roku pieniądze wpłacone na konto były własnością tego, który wpłaca te pieniądze na konto. Czyli on był pełnym dysponentem pieniędzy na koncie i nikt, to znaczy bank, nie mógł zrobić z tymi pieniędzmi nic bez zgody ich właściciela. Czyli na przykład, jak ktoś wpłacił 1000 zł na konto i bank chciał te pieniądze komuś pożyczyć, to musiał się zapytać tego właściciela konta, czy może te pieniądze pożyczyć. I tamten mówił, możesz, ale na 3 lata, ale oprocentowanie zwiększ do 8%. No, to się nazywało lokata terminowa. Natomiast prawo obecnie funkcjonujące, nie wiem, czy Państwo o tym wszyscy wiecie, jest takie, że w momencie wpłacenia pieniędzy na konto, te pieniądze przestają być naszymi pieniędzmi, stają się pieniędzmi bankiera, natomiast bank ma zobowiązanie wobec nas, że my mamy prawo domagać się od tego banku
wypłaty dla nas takiej sumy, jaką myśmy mu wpłacili. Prawda? To nie jest to samo, co pełne dysponowanie swoim kontem, dlatego że bank może zrobić z naszymi pieniędzmi co chce i jak straci te pieniądze, no to nam powie, że je stracił. Do widzenia panu. Prawda? I teraz jakby dochodzimy do tego drugiego etapu, bo scenariusz cypryjski, jak już o tym mówiłem kilkakrotnie, został pierwszy raz w Polsce zrealizowany zgodnie z prawem unijnym i polskim w styczniu 2020 na przykładzie Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, prawda? Czyli kosztami upadku banku obciążono tych, którzy mieli pieniądze na kontach tego banku. Natomiast jest jakby jeszcze inny scenariusz, bo w świadomości Polaków funkcjonuje takie przeświadczenie, że istnieje coś takiego jak Bankowy Fundusz Gwarancyjny i ten Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje wszystkim Polakom, którzy mają na kontach mniej niż 400 tysięcy, niż 100 tysięcy euro, 400 tysięcy złotych mniej więcej, niż 100 tysięcy euro, gwarantuje, że oni tych pieniędzy nie stracą, nawet jak bank upadnie, bo fundusz, Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwróci te pieniądze. Ale to nie jest prawda, bo Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwraca tyle, ile ma na koncie, a na koncie ma tyle, ile mu banki wpłacą według prawa, to nie jest za duża suma, bo już przy upadku skoku w Wołominie zabrakło pieniędzy na wypłaty dla ludzi. Z tym, że w tym wypadku zrobiono taki numer, że państwo wyciągnęło rękę do pozostałych banków, mówiąc wyrównajcie tą stratę. I one wyrównały, ale bank w Wołominie, skok w Wołominie to był mały pikuś. Prawda? Gdyby upadł wielki bank, no to a upadłby dlatego, że on z naszymi pieniędzmi robi co chce i nas nie pyta o zdanie, to Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci pierwszym klientom, później spróbuje ściągnąć od banków, ściągnie co się da, wypłaci drugim klientom i okaże się, że ci pierwsi klienci i ci drudzy klienci to jest zaledwie 20% klientów i reszta będzie zupełnie bez pieniędzy. Straci bezpowrotnie to, co ma na kontach. Więc to jest jakby pierwsze niebezpieczeństwo, które nam grozi i pamiętajmy, że ono nam realnie grozi i każdy pracownik banku lepiej zorientowany państwu to powie. Natomiast drugie, no to co wspominałem, oczywiście może być inflacja, może być dewaluacja. Prawda? Dewaluacja będzie polegała na tym, że zmieni się kurs złotówki w stosunku do euro i w stosunku do dolara, zmniejszy się. Co będzie powodowało, że nasza siła nabywcza za granicą się poważnie zmniejszy. Ktoś powie, no co mnie obchodzi, że się za granicą poważnie zmniejszy. Tylko pamiętajmy, że do Polski dociera masę rzeczy, które bo będą robić dewaluację ze względu na próbę zmniejszenia długów państwowych i bankowych. Tylko że dewaluacja pociągnie za sobą zawsze inflację, prawda? Dlatego, że jeżeli kupujemy, nie wiem, jakiś olbrzymi procent tego, co jemy, ubieramy się, meblujemy i tak dalej, to wszystko idzie z zagranicy, no to jeżeli złotówka straci wartość w stosunku do euro na przykład, no to tym samym te towary czy towary posiadające komponenty zagraniczne, one automatycznie wzrosną, ich ceny wzrosną. Jak ich ceny wzrosną, to będzie oznaczało inflację, więc dewaluacja musi pociągnąć za sobą inflację i wzrost kosztów życia. A inflacja jest złodziejstwem, prawda? No bo zarobiłem coś, co ma siłę nabywczą 2000 zł w danym miesiącu, a za dwa miesiące to coś ma siłę nabywczą 1000 zł. No to w międzyczasie okradziono mnie na 1000 zł. W wypadku kryzysów, przykład islandzki jest tak, że powiedzmy dewaluacja pociąga za sobą zwiększoną inflację. Zwiększona inflacja jest dwukrotna, czyli ceny na rynku wzrastają dwa razy,
a pensje są obniżane nominalnie, znaczy co do sumy, prawda, o 20%, czyli powiedzmy zarabialiśmy 4000, nagle teraz zarabiamy 3200, ale ceny wszystkich towarów poszły do góry dwukrotnie. Ale to wszystko jeszcze nic, to wszyscy o tym wiedzą, powinni wiedzieć o tym, że coś takiego może nastąpić. No teraz dochodzimy do clue, do numeru 2020 roku, o którym się coraz głośniej mówi. W tej chwili pisze o tym obszernie prasa włoska i prasa szwajcarska. Natomiast w Polsce o tym mówi się w bankach. Mówią o tym bankowcy między sobą. No bo pojawia się zasadnicze pytanie. Albo doprowadzamy do wielkiego krachu, bum, i wszystko się rozsypuje i tego część masonerii bardzo chce, ale ta druga tego nie chce, ta, która tam wspiera Trumpa i rząd brytyjski i chce zachować ten system jak najdłużej, dopóki się sama ta masoneria nie umocni. No i teraz jak zachować ten system w takich warunkach, w jakich się znajdujemy? Prawda, że praktycznie w każdym państwie trzeba wpompować w tą rozpadającą się gospodarkę tyle pieniędzy, że żaden rząd ich nie ma, ani nawet nie może pożyczyć. No i teraz jest oczywisty pomysł, który się pierwszy narzuca, szczególnie po tym, co już miało miejsce w przeszłości, prawda? Czyli mała kradzież to później rodzi większą kradzież, jeszcze większą kradzież, prawda? Czyli Cypr pokazał, że można kraść w majestacie prawa Unii Europejskiej, polskiego, amerykańskiego. No i teraz jest pomysł, że można bardzo prosto wyprowadzić gospodarki z kryzysu, opodatkować konta na 20%, prawda? Czyli każdemu zabieramy 20% z konta, z tego co ma na koncie i w wypadku Włoch to są jakieś monstrualne sumy, bo okazuje się, że ludzie tam jednak trochę oszczędzają i za to można dopłacać, wypłacać, wyrównywać, nie przyjmować ZUS-ów, prawda, i tak dalej, czyli znaczy, że nie żądać od ludzi płacenia ZUS-u. No i teraz jaki jest skutek tego, znaczy czy to wejdzie, czy nie wejdzie? No to jest pytanie. I odpowiedź na to pytanie to już nawet wróżka nie wywróży, dlatego że no, zależy od wielu czynników. Podstawowy czynnik to jest taki reakcja społeczeństw, prawda, i jak na Cyprze się ludzie bardzo wkurzyli i byli gotowi do walki fizycznej, no to troszkę zmniejszono, prawda? Znaczy bardziej dokopano bogatszym, mniej biedniejszym, bo biedniejszych jest więcej, biedniejsi są bardziej zdeterminowani. W Stanach Zjednoczonych to by było trudne, bo tam za dużo jest broni i za dużo ludzi, którzy chcą strzelać z tej broni do władzy, która będzie ich okradać. Natomiast w Europie to jest prostsze i teraz jest pytanie, który naród, które społeczeństwo jest tutaj bardziej takie pełne umiłowania wolności, obrony, gotowe do obrony swojej świętej własności, prawda? Zarobiłem te pieniądze, zapłaciłem podatki, z jakiej racji mam płacić kolejny taki podatek jeszcze z sufitu wyliczony. No i teraz niestety polskie doświadczenia, włoskie doświadczenia pokazują, że społeczeństwo by to łyknęło. Znowu większość prawdopodobnie na tych kontach ma bardzo mało, albo nawet nie ma nic. I większość, no, trudno określić tutaj to procentowo, no ale w każdym razie ci, którzy by walczyli, najbiedniejsi, jakby nie będą mieli być może w tym wypadku walczyć o wielkie sumy, czy nawet o cokolwiek. Ale sam pomysł, prawda, rozważanie tego pomysłu i za granicą, i we Włoszech, i w Szwajcarii, i w Polsce, no świadczy o tym, że
została przekroczona jakaś bariera, prawda? Czyli był świat, w którym się mówiło o prawach, o prawie własności, znaczy, że to nie jesteśmy w komunizmie, bo to w komunizmie się gwałci wszystkie prawa, a tutaj są prawa człowieka, obywatela, prawo święte, prawo własności, kapitalistyczne, liberalne i tak dalej. I teraz okazuje się, że nie ma już żadnych praw, no bo tak, koronawirus nam pozwolił zabrać wszystko w perspektywie wolności, swobód obywatelskich. Prawda? Nakazują nam różne dziwne rzeczy i musimy to wykonywać i jeszcze większość chętnie wykonuje. A teraz dobiorą się jeszcze na dodatek do naszych pieniędzy i znowu będzie mowa o tym, że to dla naszego dobra, żeby uratować gospodarkę, żeby wypłacać zapomogi, żeby były emerytury i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się pojawi pytanie, jak się bronić, ale na to pytanie już w tym programie nie odpowiem. Dziękuję bardzo.